Z tych skał, tak? Wiesz, tych dziur. No, 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 no. To kapitalne jest. Sam w sobie obrazek niesamowity przecież. Tam ludzie żyją przecież w tym. To jest w ogóle coś niewolne. Tak, to jest niesamowite. Odpowiadając na pytanie szanownego gościa tutaj, co mam powiedzieć? Trochę to była potrzeba. Przecież ja przeżyłem wojnę, przeżyłem powstanie. Po czym znalazłem się w sytuacji bardzo głupiej, bo byłem AK-owcem, ale nikt nie miał do mnie zaufania, ponieważ to były czasy, kiedy takich ludzi jak ja po prostu uważano za niepewnych i słusznie zresztą. I był moment, kiedy ja pracowałem wtedy w gmachu Romy, który należał do kurii metropolitarnej warszawskiej, który wydawał gazetę pod tytułem Tygodnik Warszawski, który ma analogię do Tygodnika Powszechnego, tylko gorszy. Na czele tego stał ksiądz nomen omen Kaczyński, ale nie z tej rodziny, z innej. Zygmunt Kaczyński, były minister w rządzie generała Sikorskiego, jeden z pierwszych, który wrócił do Polski, jeden z pierwszych, którego wtrącono do więzienia i niestety nie przeżył tego więzienia. Otóż wtedy, ja pamiętam, to był moment bardzo dla mnie groźny, bo przypadek chce, że ja nie przyszedłem wtedy do pracy zbyt wcześnie i ubecja, która już polowała na wszystkich, aresztowała. No mnie nie był, strupek mnie troszkę tam ocalił, to znaczy stróż, który powiedział, że u sekretarza, znaczy powiedział, wyszeptał mi w ucho i chwycił i powiedział, spieprzaj stąd natychmiast, bo cię zamkną. No więc po tym takim ostrzeżeniu ja stwierdziłem, że ja nie będę mógł pracować w tej dziedzinie, że mi nie pozwolą. Potem była długa historia, której nie będę opowiadał. Zacząłem być z własnej woli reporterem miejskim, tylko że nie było Warszawy, były gruzy. Ale ja po tych gruzach zacząłem chodzić jako reporter. I przyjęto mnie do pracy w takiej popołudniowce, nazywał się Wieczór Warszawy. I siedziałem w jednym pokoiku, siedziałem z Mironem Białoszewskim, który skądinąd jest znaną postacią. Stop, przepraszam bardzo, jesteśmy, wojna znowu, przerwa na wojnę. No. Strasznie ciężko się robi, no bo ten łomot jest upiorny i to bardzo przeszkadza. No i tobie przeszkadza, no i nam przeszkadza, bo nie można tego. A wiesz, a jak ty się rozpędzisz. Ja tego nie mogę przewidzieć. No właśnie, a jak ty się rozpędzisz, to po prostu bardzo ciekawie mówisz. Tylko po prostu, no i w tym momencie włączają się, wiesz, a